Cześć, tu macie witajcie w kolejnym odcinku z serii Destiny 4 Miejskie życie Emilii Gałązki. Właściwie już ponownie wiejskie, bowiem parę razy pisali się, że a, nie możecie się już doczekać, kiedy Emilia wróci na wieś i dzisiaj właśnie nas o ten dzień. Dzisiaj jest pierwszy dzień zimy, w związku z tym stwierdziłem, że Emilia wróci na wieś, bowiem chciałabym, żeby ona kilka dni spędziła sama przed ślubem, bo ślub jest w środę za trzy dni, więc... od co to w ogóle? O, to jest stwierdź światło, okej. Okay. Więc... Więc stwierdziłam, że niech ona ten czas będzie miała taki dla siebie, niech troszkę się pozastanawia nad tym wszystkim i tak dalej. No i właśnie będą, będzie Emilia się dzisiaj przeprowadzała. Wcześniej spędzi z Mikołajem, słuchajcie, romantyczny dzień, bo dzisiaj wszyscy mają wolne, więc tak to dzisiaj zaplanowałam. Tamara, wstała, chodź śmigaj sobie coś zjesz. Ja oczywiście zapraszam. Was na G2 link jest w opisie filmu, a nie chcę wiedzieć, co tu się wydarzyło. A, t, 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 takich rzeczy na G2 nie ma, tam są dobre promocje na gry, ale to, to, to tutaj to, 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 to ktoś przesadził. Dobra, to jest jeszcze wspaniałe, ale to jest godzina do zepsucia się, więc nie wiem, czy my. Z... A jak ja to schowam do lodówki na przykład? Dobra, weź resztki, wybierzesz sobie sama, co zechcesz. chcesz. Mikołaj, ty się wyspałeś, weź ogarnij ten armagedon, to, to zepsute, weź to napraw, weź to... W... Dobra, to ja już sobie sama wyrzucę, okej? Okay? Mm, gdzie jest nasz... Nie mieliśmy normalnego śmietnika? Byłam przekonana, że mieliśmy. E, dobra, i potem to powycierę. Weź to ogarni masz wstyd. Dobrze. Ty jak wstaniesz, to dzisiaj tak, e, e, że romantycznie, to proszę tutaj sobie wziąć... O, jest zima. Kąpiel z dodatkami, płatkami róż. Emilia jest zestresowana, bo stała się pracocholiczką. Teraz Emilia będzie pracowała w domu. Bo chcę pogodzić właśnie jej pracę jako ogrodniczka z tym, co ona normalnie w domu robi. Czyli jak będzie na wsi, no to będzie wiadomo swoje uprawy tam ogarniała. Zaraz zobaczymy, czy tutaj nam coś, tutaj nam się znowu zepsuło. Tak, to pora na przeprowadzkę, jak wszystko się, słuchajcie, psuje. Dobra, weź, super sprzedaż tutaj. Widzę, że są też chwasty. Mikołaj, czuję niechęć na myśl o majsterkowaniu. Czy nasz czas wbicie sobie? Czy Mikołaj nie lubi majsterkowania? Może nie lubić, zwłaszcza, że dlatego się wszystko psuje, powiedzmy, bo on to tak pobieżnie naprawia, ok? Tak możemy to powiedzieć. Dobra, tutaj to posprzątaj. Tamara, ty już tu ogarnęłaś się? Prawie, że tak. I ja bym chciała, żebyś ty dzisiaj wygrała pisanie na klawiaturze. Masz coś takiego właśnie? O, 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 gdzie to jest? Graj w grę. Chyba to. To będzie to. Ona tutaj ma właśnie polegającej. to jest e, tak. Graj w grę, komandor na klawiaturze. Dobrze, tak rób. Kolejne dziadostwo nam się zepsuło. Ty już marzysz o telewizorze. No, wybacz. Wybacz, wyrzuć śmieci. I napraw. No, są takie dni, że trzeba wszystko tu posprzątać, no. E, tak, ty już tutaj się pięknie ogarnęłaś. Jeszcze zjesz sobie śniadanie i wtedy właśnie wyjdziemy na jakiś obiad coś takiego. Chciałam, żeby Mikołaj ją zabrał gdzieś na randkę. E, weź resztki. Rafik nie chce tu łazi ten nieszczęśliwy, głodny, brudny, o kolejne coś żeś na Nie, no dobra, aż taka nie będę. Ju, już skończ z tymi tymi. Weź tam tylko wyrzuć śmieci, zjesz i tutaj się zajmiesz. Jest dopiero po siódmej, więc no my mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu, prawda? Już tu po ten... O, Tamara szósty poziom, bardzo dobrze. Ja tu sprawdzę, jeszcze nie wygrała tutaj. Ale niech sobie tam pisze, robi co trzeba. Chodź, ty właśnie sobie tutaj zjesz. Emilia też... A, ty zabrałeś Emilii ostatnie, no wiesz ty co. Dobra, weźmiemy sobie nowe. Rafik, nie dostaniesz popcornu. Popcorn nie jest dla psów. Chociaż moja faka uwielbia popcorn. Jak nie patrzeć. Dobra, zjedzcie sobie to razem. No i sorry, będziesz musiał, Mikołaj, poogarniać tutaj te rzeczy. Weź to napraw. My tu posprzątamy troszkę. Może do stołu nie. Zobaczcie, czy tutaj nie trzeba coś powyczyszczać, prawda? Tutaj nic nie stoi. Chyba nic. A tutaj ty jesteś na O, tutaj my wyrzucimy śmieci, żeby nie było, nie? O, tutaj swoje sprzętnie. Rafik zostaw w końcu tą zmywarkę. Tyle lat ta zmywarka tu stała i stać będzie. Już był czas przywyknąć. Zobaczcie, i Mikołaj faktycznie nie widzę majsterkować. No cóż. Obiecuję, naprawisz tylko to, ogarniesz się i wychodzimy na miasto. Dobra, ty to naprawiłeś. Proszę mi to wyrzucić. Mówiliście, że jak ktoś się kliknie, to FPS-y wracają. Nieprawda. Coś z tą grą jest ostatnie czasy bardzo, bardzo nie tak. Zostaw tamarę, weź tutaj sobie, skorzystaj. E, masz także to wyrzucić? Masz. E, dobrze, gdzie jest Emilia? Emilia, ty masz szybszą rękę. Do tego weź to napraw tak, odstaw to, Teraz ja się tego pozbędę, e, Amelia. Tak, pójdziemy. Tak, i weźmiemy z sobą Mikołaja, a później właśnie wybierzemy się gdzieś na jakąś randkę. I to może być całkiem spoko. Dobra, lecimy. I zawitaliśmy kochani na Plitark, Jest Amelia. Weźmy, tu się przywitajmy. E, o, goścę, zaręczony, już tyle razy ogłaszałam i co z tego. E, weź, obej mi, czule. Jest Mikołaj, o, on będzie przeżywał matko. Raz jedną rzecz naprawił i będzie teraz jojczył ruski rok. Tu jest występ z tego, co widzę. Proszę sobie tu przyjść. Oglądaj występ, ty jak się tam przywitasz, również chodź, oglądaj występ i być może sobie coś kupimy dobrego do jedzonka. Czy to jest mama Iwonka? Nie, ale podobna, ale podobna. Może tutaj sobie coś zjedzmy, zamów jedzenie, zobaczmy. O, coś takiego sobie weźmiemy, a Mikołaj sobie weźmie, może z drugiego targu zobaczmy zamów jedzenie, co tutaj jest. O, może być samosa. Dobrze, jak już pooglądacie te występy, wam zatrybi, to możecie właśnie sobie zjeść. Nie wiem, ile trwa oglądanie takiego występu. Nie wiem, czy musimy dać napiwek, czy nie. Dobra, Mikołajowi zatrybiło, więc... A ty nie chcesz jeść, Mikołaj? Ty chcesz do toalety. Czy tutaj jest gdzieś blisko jakaś toaleta? No chyba tak nie do końca, bo już się chwilkę musiał pomęczyć. E, dobrze, ty tutaj też zatrybiło ci. To chodź... E, Chodź, zjemy coś. Ty weźmiesz sobie to, co miał wziąć Mikołaj. O, patrzcie, teraz w się naprawiły. Może człowiek jest głodny, to dlatego. E, Myślę, że ja i e, Juan Pablo Marques powinniśmy się zaprzyjaźnić. Tak, pani Agnieszko, proszę się przyjaźnić. Jak najbardziej. E, dobra, daj już spokój. Tutaj jest, tak, tutaj zamawiasz jedzenie. Okej, okay, to idź już tu, zamawiaj. Pochwaliłam te FPS-y. Dobra, chodź, ty sobie to zamówisz, co miałeś zamówić. Mam nadzieję, że przez to nie zechce ci się jeszcze bardziej do toalety. Ewentualnie wiesz co? Tutaj, o tu jest klub. Czy w tym klubie nie możesz sobie skorzystać? Jak zjesz, proszę bardzo. Tylko to jest damskie, męskie czy nijakie? Halo, którędy tu jest wejście? To, to czerwone jest bardziej męskie. Dobra, idź sobie tu potem skorzystaj. O, co tutaj masz dobrego? Kontrolowane emocje. A Mikołaj czegoś nowego się tam najadł. A kim pani jest? Weronika Żur. A pan? Piotr Gracz. Eee, aha, Mikołaj tutaj siedzi. Dobra, bo już się zastanawiałem, gdzie on się podział. Dobra, zobaczmy co jest na Pchlim Targu. Czy nam jest coś tutaj potrzebne? Eee, chyba nie. Może laleczkę wudu? Nie chciałabyś laleczki Wudu kupiła... Mamy takie duże rachunki, że lepiej na razie nie. Dobrze, weź tu sobie porozmawiaj właśnie jeszcze z siostro, co siostrze. Siostra chyba zmarła, nie wiem czemu ona taka roznegliżowana chodzi, no. Goła jak do rosołu. Ostatnio tu włączyliście mi, że goły jak do rosołu. polega na tym, że kurczaka jak się wrzuca do rosołu, to on jest goły. Możliwe, że tak to i działa. Kim pan jesteś? Emil Cegła. Przywitajmy się, pan bardzo sympatyczny wyglądasz. Czy ty poszedłeś do tej toalety? Tak, poszedłeś, to ci nie pasowało. palący problem. Gorzej, słuchaj, będzie piekło dwa razy. Gorzej, no. Dobra, ty się ta przywitała. No ja bym chciała, żebyście poszli jeszcze na randkę. Tylko tak, zobaczmy um, romantyczne. A tak teraz... Czego nie ma? A, bo jest inne wydarzenie towarzyskie. Dobra, poczekamy 3 godziny. To będzie taka późna randka. A czy ja za coś, tu, coś dostanę za to, że tutaj jestem Śmiem wątpić. Więc wywalmy sobie to wydarzenie towarzyskie. Mikołaj, chodź swoją wybrankę zaproś na randkę. Zaproś na randkę, ja bym chciała, słuchajcie, wybrać się do tego nowego miejsca, gdzie się śluby odbywają, taki, wiecie, troszeczkę przedsmak, no, bo tak na dobrą sprawę chyba za dwa odcinki ślub nas czeka. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, że wiocha nie będzie, chociaż w tej grze to wszystko jest możliwe, prawda, więc zobaczymy. I co, możemy razem na randkę? Eee, chodźmy do tego nowego miasta. To jest to, Tartosa. Tak to się nazywa? Chyba tak. I tak, czy są tu jakieś miejsca? Tu jest jakiś elegancki klub. To jest lokal weselny. Nie byłam tu jeszcze, więc stąd się emocjonuję. Tu jest Porto. Dobra, no to tutaj sobie pójdziemy razem z Emilią i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Jesteśmy. Ojej, on będzie tak rzeką teraz na to majsterkowanie o matko. Weź go tutaj, Emilia. Weź go, rozflirtuj, bo Ty jesteś rozflirtowana. A co tam było? Weź ich ślub. Nie, nie, żadnych cichych ślub, to będzie fajnie. Fajny ślub będzie, mam nadzieję. Weź tutaj pocałunek z pasją. Ja mam nadzieję, że on się też tutaj zarazi miłością i nastrojem. Och. Właśnie tak. I, I co Mikołaj powiesz na to? Oh, Mikołaj co? chyba jeszcze nie do końca, ale Can urzeczony. I... Dobra, to weź Now po prostu okaż czułość i oh, jeszcze oh, obejmij. Teraz ja zobaczę ten lokal, bo mnie tu jeszcze nie było. Powiem Wam, że no jak na elegancki lokal przystało, jest bardzo elegancki. Są tu występy, patrzcie, pianino. Patrzcie, to jest taki romantyczny zakątek przy kwiatach, to może niech oni tutaj bo jest usiąść razem i e, porozmawiaj. Więc być może to się nam teraz uda. Czy ty dalej tam to? to? Rozwój. Mam nadzieję, że to się tyczy rozwoju tego mistrza klawiatury, a nie e, gier komputerowych. No dobrze. Coś się zawiesił, panie, chodź tu. Usiądź razem. Się tak zauroczył, że zapomniał dokąd on idzie. Dobrze, to opowiedz jej teraz historię. Są romantyczne historie. Śmiałem wątpić, no ale to dracz się zalotnie, żebyś ty też był flirciarski. Niech ci się nastrój udzieli. Panie Clemens, grucha jak gołąbek. Panie Clemens, proszę dać spokój, gdy odbywa się randka, tak? Och, jakie jak, jak to czułeś. Aj, aj, aj. No kiedy ty się rozflirtujesz, stary? W tulsie. O, coś takiego może zrobimy. Kto do nas jeszcze dzwoni? Matko, panie Emil. Jakim wsparciem? Dobrze. I proszę mi dać spokój z telefonami. Czy ja mogę ten telefon wyciszyć? Kiedyś taka opcja była. Proszę bardzo. Wyciszam telefon. Aha, to są wibracje, mam rozumieć? Czy wyciszone? Nie, wyciszone. Dobra. Tyle spokoju będzie. dobrze. Czego ty się nie możesz rozflirtować bardziej? Poślij pocałunek. O, już on prawie jest, tylko on jest za bardzo tutaj emocjonalnie uważny. No, panie, daj się ponieść emocji. Spójrz głęboko w oczy, o. Ja chcę tą interakcję zrobić, a ty mi tego nie ułatwiasz. Dobra, to Emilia weźmie sprawę w swoje ręce opowie oburzającą historię o Kozie. Nie wiem, dlaczego o Kozie tak Więc opowiedz tą historię. E, przeprowadź ożywioną rozmowę o, czekajcie, ten zaczął flirtować może go coś tutaj ruszy troszkę e, ożywiona rozmowa potem weź tutaj się rozflirtuj może troszkę okaż czułość i też przeprowadzisz e, ożywioną rozmowę co już o pieniądzach gadasz? na, randka, na randka się nie rozmawia o pieniądzach tu do randki nie wychodzą przynajmniej mam takie doświadczenia no nie, wiem, może oni powinni więcej się całować. E, dawaj, Emilia, weź go tu. Urzecz, że tak powiem. O, kuź go. Weź go po i potem. Może jakie barabara mu potrzebne, ja wiem. Ośmiel się. Dobra, kto mi tu gada? A tu jakiś występ, patrzcie jest. O, patrzcie, tam się wszystko nam zatrybiło. Mateo Markowicz. Pięknie się nazywasz. E, no całujecie się teraz, to no to się nie liczy? To nie ten ten e, romantyczne. Pocałuj. Skoro aż tak dokładnie chcą, to się będą i całować. O, tak, ośmiel się, teraz pocałuj. No co to się nie liczyło? Mikołaj, chodź tutaj, pocałuj. O, już nie kontrolujesz swoich emocji. Proszę bardzo, pocałunek z pasją. Ale patrzcie, oni mają fajne tutaj miejscówkę, bo tutaj tyle roślinności, takie jak Emilia e, lubi, miał być Emily. W książce, którą obecnie czytam właśnie post występuje postać Emily. Dobrze, chodź, e, chodź, chodźcie coś zjecie. Czy jest tutaj jakiś bar? O tam, jak jest też romantycznie. I tu są świeczki. O, pani Agnieszka, dzień dobry. Ja wiem, że pani właścicielka jaka sklepa e, rolniczego. A co na górze mamy? O, na górze też takie... A jakby oni sobie zaszaleli? Nikt przecież nie patrzy na górze, nikogo nie ma. Ej, ale powiem, że naprawdę ładnie romantycznie. A jest coś na górze. Ładnie romantycznie jest to zrobione. Czy my możemy tutaj. Możemy sobie wznieść toast. To znieśmy sobie potem toast, już po wszystkim. Ty, e, ty również tutaj wzniesiesz toast. Zobaczmy, czy oni idą tam. Idą, spodobał mi się pomysł, bardzo dobrze. Będzie taka bardzo intensywna randka, że tak powiem. Mam nadzieję, że nie zmarzną. O, ósmy poziom motoryczny. No, tam Tamara jedzie. Ona miała dzisiaj chyba piąty, jak zaczynaliśmy odcinek. Ja mam takie wrażenie. A tutaj, no, tu idzie i grubo idzie. No to bardzo dobrze, bo ona tam. E, mogę się teraz na Tamarę przyłączyć? O, właśnie, tutaj. Zaraz, tam było, że ósmy, a tu pisze, że siódmy. Ja tej gry coraz bardziej nie rozumiem, naprawdę. Dobra, usuńmy to, może to w czymś pomoże FPS-om. No i tutaj te przejść te drabinki trzy razy, to myślę, że to jeszcze im, im jej się uda. E, dobrze, idziecie na tego Toasta. Nikolaj, ja, wiesz co, ty, ty chyba na siłę, nie powinieneś skoczyć. Ta praca za biurkiem jako detektyw ci tak średnio służy. Dobra, tutaj też ktoś jest, też sobie coś tutaj drinkuje. Pani to chyba średnie ma umiejętności na razie. Emilia, ty powinnaś chyba się ubrać. Kto dzwoni? O! To pan za poszedł na randkę. Bardzo dobrze, co to jest? Aha, coś. Coś, a ty możesz też wznieść ten toast? Chodź tutaj. Aha, ty z tą panią rozmawiasz, jest toast. Czy możecie sobie zamówić jedzenie? Zamów jedzenie. Nie wiem, co to jest, więc wezmę to. Mikołaj sobie też zamówi jedzenie. Czy jest coś, czego ja nie wiem, co to jest? Nie, resztę znam nazw. Weź sobie frytki ziemniaczane. O, i randka nam się skończyła. Jakaś zielenina była. Dobrze, to Mikołaj zje i pójdziecie już do domu. Tylko tak, stroje, weź ubierz się. Jest zima, a ty świecisz sobą. Proszę. Mikołaj, to samo. Nie chcę, żebyście się mi pochorowali. Skąd masz zepsute jedzenie przy sobie? Ja się pytam. Może nie będę dociekać, to powinno być strój zimowy. Gdzie ty masz to zepsute jedzenie? Chomar z wody. Kupę przy sobie nosisz! Czekajcie, zostawię to tu, tu w kącie, potem może jakaś pani posprząta. Mogę to sprzeć, mogę sprzeć. Dobra. Jakieś straszne złe rzeczy tutaj się dzieją. Dobrze, i słuchajcie, jest dwudziesta, więc myślę, że Emilia od razu pojedzie już do siebie. E, tak, przeprowadzimy się, po drodze zgarniemy Rafika. Czy tu jest podział jakiś męski, damski? Nie, nie ma podziału. To jest elitarny klub, każdy może używać którego chce. E, dobrze, Mikołaj, jak masz trochę czasu, to weź jeszcze prysznic w międzyczasie. E, gdzie jest Emilia? Ja muszę tutaj popatrzeć. A, idzie to toalety. No i myślę, że właśnie już spotkamy się jutro rano na wsi. No, zobaczymy stare kąty. Powiem Wam, że stęskniłam się. Dobrze, a na razie reszta ekipy do domu. Dzień dobry, kochani, Emilia jest już na wsi, na starych śmieciach. Naprawdę mi tak przyjemnie tutaj teraz na to wszystko patrzeć, po takim czasie tutaj wrócić. I patrzcie, mamy już ozdoby świąteczne, bo mniej więcej w tym samym czasie się wyprowadzaliśmy. Napełnijmy tutaj miskę, weźmy tutaj e, nawet jakieś resztki, są, mam nadzieję, że dobre. Tu już jest grzanie, tutaj widziałam Kwiaty są głodne też, je trzeba nakarmić. No karmione w tym samym czasie. Tutaj widzę coś do ewolucji również jest. Nie bardzo fajnie. Tak się cieszę, że tutaj wróciliśmy. Zastanawiam się właśnie, bo tak, z jednej strony ten domek jest troszkę za mały dla Emilii i dla jej nowej rodziny. Z drugiej strony, y, Emilia nie chce mieszkać w mieście. W ogóle Mikołaj przecież obiecał, że wrócą na wieś, prawda? I teraz się zastanawiam, czy po prostu nie znaleźć nowej farmy nowej farmy, nowego miejsca, gdzie oni będą mieszkać, będą mieli duży dom i wszystko, że tak powiem, będzie się zgadzało. Nie wiem, zastanawiam się nad tym jeszcze. E, a drugie okrowe kwiata karmisz, czy najpierw siebie? Najpierw siebie, spoko. Gdzie to chcesz rzucić? E, tutaj, dobrze. Daj, sprzątnę od razu. Nie mogę tu, to wrzucę tu. E, dobrze, tutaj też jakiś. Dobra, sprzątnij, tu jest coś do sprzętnięcia, chyba nie, o i właśnie, będziemy pracować sobie w domu. E, bo dlaczego by nie, mamy wypij esencję krowokwiatu, skąd ja mam to niby wytrzasnąć? Mniejsza. Rafik, patrzcie, też zadowolony, może sobie tutaj połazić, poszczekać. No naprawdę jest awesome. Dobrze, weźmy też super sprzedaż sobie tutaj zróbmy, skoro możemy. Też sobie dorobimy się. Wziąłem z że fundusze rodziny podzieliłam na połu na po połowie, żeby właśnie Mikołaj też jakąś tam kasę miał, prawda? No tutaj esencja krowokwiatu. kwiatu. A, że to trzeba go wydoić! Dobra, chodź mnie ja tak ciebie wydoimy. Wykop, a, a jak się doiło? Wiem, że można było wydoić. Nie, zobaczymy za chwilę i tak mamy praktycznie awans gwarantowany, z tego co widzę. E, tutaj to sprzedaliśmy, a tutaj to idziesz sprzedać, bo widzę, że tu jest jeszcze do sprzedania. No a to? W sensie patrz i jest do sprzedania i nie musisz nawet iść. No dobra, tu, a tutaj, bo też chyba jest na sprzedaż? Tak, jest super sprzedaż. No i pięknie. Dobrze, tutaj nic nie mamy, ale nam tu mieszkają jeszcze kurczaki. Jest. Nie ma, zbierz jajek. Jest, zawołaj kurczaki, ile ich mamy? Trochę ich mamy, ale wiecie co, najpierw to my sobie jajka zbierzemy. Tutaj nie ma. Rysynie nie wymaga pielęgnacji, bardzo dobrze. Umieść kurczaki, może tutaj. Bo tu mamy 8, a tu jest ile? 0. Dodajmy tu 4. I tu będzie mieszkało 4, dobrze mówię? Tutaj 3, no i git. Jeszcze coś się tam kiedyś wylęgnie, zapewne. Dobrze, wiesz co? Czemu nie ma? Bo chciałam rozsypać karmę, no ale trochę jeszcze tej karmy mają. Krówek nie mamy, z tego co pamiętam. Tak, kup zwierzę. To coś można tu zrobić. Też jest jakaś super turbo sprzedaż. Też to zróbmy. A tu też jest sprzedaż. No i patrzcie, na wsi opłaca się mieszkać. Kasa się zgadza. Tutaj pszczoły nam chyba zimują. Może ich lepiej zaczepiajmy. Tutaj matka kura coś tam sobie hoduje. Jakieś te swoje zwierzątka. Ale zadzwońmy myślę do Mikołaja. Porozmawiajmy z nim. No... To już przyszedł, Albert? Albert! Albert, Regina przyszli. O, jak fajnie! E, więcej opcji nie ma tutaj. Przyjazne. ogłoś zaręczyny, Albert wie. E, obejmij na przywitanie tutaj. Czy nas śledzi Mikołaj? Zaraz zobaczymy. Kto to jest? Nie, to jest Lucian, a to chyba Mirela, tak. No, dowiedzieli się, że wróciłam na wieś, no. Muszą się przywitać, prawda? Poczekajcie chwilę. Dobra, już koniec tej rozmowy. O, patrzcie, Luisa przyszła. Fajnie, może tym razem bardziej znajomość nam zabangla. No, oni są już też starsi, prawda? O, i Lucian przyszedł. E, to jest brat Luizy. Zaproś sąsiadów. Wiecie co, mam wrażenie, że im więcej ludzi, to dlatego gra laguje. Przed chwilą mieliśmy bardzo tutaj ładnie. O, teraz się znowu naprawiło. Nie mam pojęcia. Dobra, w każdym razie, e, chodźcie tutaj, chodźcie. Ja chcę tutaj... Pani Danuto, proszę dać mi spokój. E, tutaj entuzjazmuj się o ogrodnictwem. E, to jest Albert. E, dajcie Luciana. Przyjazne. E, też może... O, botaniką. Porozmawiajcie sobie troszkę. Bo wy się kiedyś znaliście, ale to, to e, Wam relacja z tego, co wiem, e, chyba mocno klapnęła. E, dobrze, wiecie co zrobimy? Weźmy sobie e, działania, utwórz grupę. E, weźmy tutaj sobie wszystkich, tak? I weźmy teraz razem tutaj e, kawałek. Chodźcie, weźmiemy sobie, zjemy. Może być w domu, może być na dworze, gdzie chcecie. Poczta, pani, ile te rachunki? 3000. Dobrze, że nikt tutaj nie mieszka przez taki czas. Za co? Za parcele? I za energię elektryczną, dobra. Tutaj z tobą bym chciała też przyjazne. O, a może wróćmy? O, przyjazne. Zapytaj o zawód. Dowiedzmy się coś o rodzeństwie. No oni są troszkę starsi, jak się wprowadzali, to byli młodymi dorosłymi, więc wiecie, tak troszkę może Emilia nie mogła kontaktu z nimi złapać. A teraz to, mam nadzieję, to już pyknie fajnie. Dobrze, tutaj Lucjan, e, Luiza są poznani. Póki pamiętamy, zapłaćmy te rachunki. Lucjan jest bezrobotny, e, a Luiza pracuje bardzo dobrze. E, tutaj... Rozrzuć karmę, rozrzuć karmę. Fajnie, że przyszli nas powitać, naprawdę cieszę się z tego. A potem będziemy mieli trochę sprzątanka, ale to nic. E, o, czy ciebie już mogę wydoić? Nie, ciebie mogę nakarmić. Patrzcie, on jest wiecznie głodny. Ten nie jest taki głodny. Może jak tego pogłaszczę, to dostaniemy. E, Lu Dobrze, Luiza, tylko ostrożnie. Nie to, żeby tutaj ci zjadło. Pamiętaj. Co jest nie tak? Nie lubisz paskudztwa i chcesz do toalety. E, to zaraz, dobrze? Do toalety jeszcze zdążysz. Tutaj widzę nam ten wylas. Pan Antoni Wróbel. No my się dobrze znamy. Takiego stracha na wróble to się nie zapomina. Umówmy się. Dobra, nakarm to. Nie, serio, nie pamiętam kiedy i jak się doiło. Dobrze, możesz śmigać do toalety. A, to tego ty tutaj miziasz, dobrze. A patrzcie, Mikołaj nie wytrzymał i do nas przyszedł. to matko. A, nasz zakochaniec. Cześć, kochanie. Jesteś jakiś więcej opcji? Nie, cichy ślub nie, daj mi święty spokój z tym cichym ślubem. Przyjazne, może od razu romantyczne. Nie, no, zaproś do środka najpierw, a potem weźmiemy romantyczne i, 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 i po policzku, na przykład. Tak delikatnie się przywitajmy. O, i Rafik zadowolony, patrzcie, i nic się nam tu nie psuje, i wszyscy są zadowoleni, no. Tęskniłam za wsią, naprawdę tęskniłam. Jak ja osobiście ze wsi pochodzę i nie tęsknię, to tutaj naprawdę. Idź, Idźżeś do tego chłopa swojego. On ma i tak ludzką cierpliwość, że tutaj czeka na ciebie. I weź z nim teraz porozmawiaj na poważnie. Bowiem. O, planuj wydarzenie. Dobrze, zaplanujemy, ale. Ty chciałaś tutaj posiedzieć, zastanowić się nad sobą, a nie, żeby on tu przychodził codziennie. Weź. No, Mikołaj ma wymarzoną pracę, nie prośmy. Ożywioną rozmowę, wytłumacz tu swoją przyszłą mężowi, na czym to polega, tak? Potem chodź tu, posprzątaj. Co my tutaj mamy? Przyciągnięta do przeciwieństwa. Oczarowania kimś. Ciekawe kim? Pokażcie, może ja to znajdę. Nie, nikt się mi nie świeci na żółto. Bo podejrzewam, że może chodzić o Luizę albo Lucjana, bo Emilia z nimi tak średnio, to wiecie. Robert. Sam sobie idź na herbatę. Ja się cieszę, że ja tutaj wróciłam. To też sprzątnij jak możesz. Super. I on nie lubi majsterkowania. On na pewno, słuchajcie, żałuje tego, że my się wyprowadziliśmy na tą chwilę tutaj. I dlatego przyszedł i nam naprawi. On nam naprawi. Co tam, Pani Agnieszko? A, się Pani rozdzwoniła. O, zabawa przednia. No, ja to rozumiem, Pani Agnieszko. Proszę to też wyrzucić. Weź tutaj. E, wróć do stacji dokującej. Kochanie, idź do domu. Ja cię proszę. Idź do domu. Idź do domu, bo już pora na ciebie. Ja cię bardzo kocham, ale mieliśmy skupić się tu na sobie, prawda? No, na sobie, w sensie. Emilia na sobie, ty też na sobie. E, po, zastanówcie się, czy na pewno chcecie tego ślubu. Na pewno chcecie, ale mimo wszystko się zastanówcie. Co to mamo? Żadnego dziecka! Ja już ci powiedziałam! Żeby ci brzydko nie odpowiedzieć. O, po pogłaszczę, pobawię się, może dasz mi tą esencję. Byłam z tobą na randce! Jezu, no pięciu minut nie można samemu, pięciu minut! Dobrze, czy tutaj coś trzeba robić? Ktoś został? Bo jest pielęgnuj ogród razem. A sam ogród, jest coś tam do zrobienia? Widzę, że tutaj... Aha, nic nie wymaga pielęgnacji. Bo... O, to właśnie było do ewolucji. Bardzo dobrze. E, czekaj, Emilia, bo ty masz tutaj po pierwsze jajko, po drugie tego się chciałam pozbyć. Dobrze. I chyba tyle na chwilę obecną. Mamy no, jeszcze na okrowo kwiaty, ale dajmy sobie z tym spokój. Tak na dobrą sprawę. Chodź sobie coś zjesz może i. I. Tak, ciężka praca się opłaciła. No, i może trochę z rafikiem tutaj. Da dawno się piesem zajmowałaś, weź go. E, nie, chciałam, żebyś... Nie działa nieprzyjazna. Nie chciałam go wyszczotkować. Weź na smycz wykąp. No to może go nie trzeba. To w każdym razie przytul i weźcie z nim chwilę pobaw, jak już zjesz. Tak, dobry piesał Ile my z nim mamy? Bardzo dobrą relacje. Myślałam, że jest gorzej. Kura, daj spokój. Pogłaszcz. Ona sobie to posprzątam. Wiecie, ja teraz właśnie się zastanawiam, czy nie dałoby rady, żebyśmy sobie kupili nowej działki, nowego domu. A mogłoby być całkiem spoko. No, taki nowy start w życiu, prawda? No, zaczyna padać śnieg. Mam nadzieję, że tu będzie biało. Czy krowokwiaty. Nie, krowokwiaty nie są nakarmione. Weź tu nakarm. Ja wiem, ona musi się dać zjeść, żeby to była esencja. Zjedz tortu. Tak mi się coś wydaje, że ona, on ją zje, tak? Raz wypluje, i teraz będzie można to wydoić. Wyduj, tak? Dobrze mi się przypomniało. Jak pisaliście w komentarzach, to dziękuję. A jak nie, to przypomniałam sobie. Jest esencja. Wypij to. I tu powinno już teraz to zatrzybić. Tak, mamy to. E, dobrze, nakarmię jednego, nakarmię drugiego. Masz. Może będziesz już tłusty. Dobrze. Będziesz tłustym krowokwiatem. Dobrze, chodźmy się ogarnąć, idziemy spać. Jutro wtorek. Dobrze mówiłam, że w środę ślub? Tak! To już w kolejnym odcinku nas ślub czeka. Ale myślę wiecie, co, że pierwszy dzień po ślubie spędzimy na pewno tu. A drugi dzień, w tym sensie kolejny jeszcze odcinek. To ja się zastanowię naprawdę z tą wyprowadzką, co my tutaj zrobimy jak to wykombinujemy. No. Dobrze, Rafik czy coś potrzebuje? Rafik, ty ty masz urodziny? A Rafik ma urodzinę. To Rafik teraz będzie seniorem? Tak! Rafik jest seniorem, ojo! Rafik. Ty przy dalu. No dobra, stał się seniorem. Fajnie, że trochę interakcji z nim mieliśmy przez ten czas. Dobrze. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym. Tak więc trzymajcie się. No i cześć.